Witam Adam Kopeć, miłośnik Excela z portalu Excel i Adam. VBA odcinek 15. Liczenie widocznych kolumn. Niedawno napisał do mnie widz z takim pytaniem. Liczył sobie liczbę porządkową za pomocą funkcji sumy częściowej i jak sobie ukrywał wierszy tam odfiltrowywał, no to mu się odpowiednio ta liczba porządkowa dopasowywała. Ale jeśli te dane miał w kolumnach, czyli w poziomie, to funkcja sumy częściowe nie działała poprawnie. Czyli jeśli się ukrywało kolumnę, to funkcja sumy częściowe wciąż liczyła tak, jakby patrzyła na tą widoczną wartość, tak widoczną wartość w kolumnie. I jeśli sobie przejdziemy do helpa w funkcji sumy częściowe, to tam możemy znaleźć taką informację w tej linijce, że przeznaczona do obliczenia sum kolumn danych lub zakresów pionowych. Czyli w skrócie, poziomie nie zadziała, nie będzie tego uwzględnienia odfiltrowywania ukrytych kolumn, bo i tak filtrować się po kolumnach nie da, czyli ukryte kolumny dalej będzie zliczała funkcja sumy częściowej. Więc sami musimy sobie taką funkcję napisać w kodzie VBA, czyli naciskamy sobie Alt F11, żeby przejść do edytora VBA i klikamy sobie tutaj Insert, żeby dodać moduł, w którym napiszemy naszą funkcję, czyli piszemy function i niech ona się nazywa licz widoczne kolumny i każdej funkcji, no przeważnie potrzebujemy podać jakieś argumenty i u nas będzie argumentem zakres, jako ten zakres komórek, tak range, po który będziemy sprawdzać ilość widocznych kolumn i każda funkcja przydałoby się, żeby zwracała wartość, czyli as integer. Integer nam tutaj wystarczy, bo liczba kolumn jest mniejsza od maksymalnej wartości przechowywanej przez integer. I potrzebujemy sobie zadeklarować pomocniczy zakres R as range. Tak, ten R to będzie nasza pojedyncza komórka, którą będziemy sprawdzać, czy jest kolumną. I teraz w pętli for each R, czyli dla każdej komórki in, czyli w zakres, musimy wykonać odpowiednią operację. I ja sobie tutaj lubię zawsze po prostu kończyć te pętle od razu, czyli next R. Czyli mamy pętlę i w tej pętli sprawdzamy, czy nasza komórka ma właściwie kolumny. Tutaj musimy to się odzywać columns. Kropka, sprawdzamy wartość hidden, czy jest ukryta i równa się false, czyli nie jest ukryta, jest widoczny. Czyli jeśli jest odkryta, to wtedy then, no i tutaj end if, pamiętajmy sobie dołożyć, to wtedy po prostu wartość naszej funkcji licz widoczne kolumny równa się wartość licz widoczne kolumny plus 1. Tak nie musimy sobie deklarować wcześniej, bo zaczynamy od zera. Czyli już funkcję mamy napisaną, teraz wystarczy ją sobie tutaj wykorzystać, czyli licz widoczne kolumny. Mam podpowiedź, tylko nie ma podpowiedzi argumentu. Ma być od zakresu od B2 do B2, tak, i tutaj blokujemy pierwszą część zakresu bezwzględnie, naciskając klawisz F4, żeby tak część ta pozostała swobodna, a ta domknięta, czyli jeśli będziemy sobie formułę tak kopiować w bok, no to odpowiednio jeden zakres tutaj na B2 będzie zablokowany, a ten będzie się przesuwał razem z formułą w bok. I liczy sobie tutaj ładnie odkryte kolumny. Tak widać, ta ukryta kolumna nie jest liczona, odpowiednie wartości są. Tylko problem pojawia się wtedy, że jeśli sobie ukryjemy ponownie jakąś kolumnę, to ta funkcja, ta formuła się nie odświeża. Niestety taki jest problem z funkcjami, które napiszemy w kodzie VBA, że one czasami mają tendencję do nieodświeżania się automatycznego i trzeba wymusić ich odświeżenie, a to wymuszenie to jest Ctrl-Shift-Alt-F9, czyli kombinacja aż czterech klawiszy. Taki tutaj się ponownie przeliczył cały arkusz i też formuły nasze VBA ponownie się obliczyły. Ale pamiętanie o tym, za każdym razem jak ukryjemy jakąś kolumnę, słabe rozwiązanie. Próbowałem podczepić odpowiednie odświeżanie pod zmianę arkusza, ale niestety ukrycie kolumny tak nie wiąże się ze zmianą arkusza, więc najlepsze inne rozwiązanie, jakie mi się udało znaleźć, to w naszym tutaj arkuszu 2 tworzymy sobie tak, rozwijamy sobie event
Worksheet, tak, selection, change. To jest domyślny event. I tutaj, tak brutalnie niestety, application.calculate full result. To jest właśnie to polecenie, które się odpala, jeśli naciśniemy kombinację z klawiszową Ctrl-Shift-Alt-F9. No i teraz, jeśli sobie spróbujemy tutaj odkryć kolumny, tak widać są trójki, ale zmieniłem tylko zaznaczenie i się przeliczyło. Jeszcze raz, tym razem sobie ukryję, tak nie widać kolumny, została ukryta, jest 3, 5, 6, 7, zmieniam zaznaczenie i jest 4, 5, 6. To jest najlepsze rozwiązanie, jakie udało mi się stworzyć do liczenia odkrytych kolumn. Jeśli spodobał Ci się film, naciśnij lubię to, subskrybuj kanał po więcej porad i informacji na temat Excela.